Tata Meli pracuje przy kontroli bagażu na lotnisku. Jego oczy są jak skaner, widzą przez wszelkie torby. Jego nieostrożna córka nie może go oszukać. Niemal codziennie stara się przynosić do szkoły zabawki zamiast podręczników. Może czas pomyśleć o przyszłości? Nie zarobi na zabawkach. Tata chce, żeby Mela utrzymywała go, gdy będzie stary. Wydał swoje oszczędności na dziwną piramidę finansową. A teraz jego córka musi cierpieć. To znaczy dobrze się uczyć. Tata wziął dzisiaj wolne. Nawet trochę nienawidzi tych zabawek. Ale tak bardzo starały się go zadowolić. Nawet ożyły w magicznym domu. Tu jest przytulniej niż w plecaku albo w pralce, gdzie Mela je schowała. Lalki na początku tak naprawdę nie zaprzyjaźniły się. Każda z nich chce uzyskać jak najlepsze miejsce na łóżku. Barbie chciała sobie z tym poradzić biegając. Ale Kissy Missy nie lubi grać według zasad. Barbie nienawidzi zdrady. Jest skorpionem. No wiecie. Rozpoczęła się prawdziwa walka o najlepsze miejsce. To bardziej ekscytujące niż igrzyska olimpijskie. Barbie nigdy nie pozwoli temu plebsowi zająć dolnego łóżka. Cóż, to było sprawiedliwe. Barbie ma chłopaka. Kiedy za nim tęskni, on wysyła jej swoje zdjęcia. Ken jest przystojny i po prostu idealny. Kissy myślała, że tylko się z niej nabija. Ale ona też się podkochuje. W puchatym przystojniaku. Hagim Wagi. Jest pewna, że jest znacznie fajniejszy niż niebieskooka blondynka. To takie niegrzeczne. Barbie nie puści jej tego płazem. Ten Yeti nie może być fajniejszy niż ich Ken. Jest gotowa poświęcić swój policzek, aby pocałunek Kissy nie znalazł się na zdjęciu jej crusha. Teraz kłócą się, czy ich chłopak jest fajniejszy. Może zadecyduje nasza ukochana publiczność? Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Barbie zepsuła sobie paznokcie, zrywając zdjęcia Hagiego ze ściany. Jest tu kiepskie światło. To zadanie jest dla jej służby. Służyli królowej w pałacu Buckingham. Więc teraz stoją i trzymają jej łańcuch zamiast lampy podłogowej. To nie jest kariera, o której marzyli. Ale teraz Barbie może pomalować paznokcie. Missy uważa, że takie wykorzystywanie jest nieludzkie. Zamieniła ich w łańcuch. Potrzebowała też więcej światła, a teraz wystarczy dla obu. Barbie chciała się zdrzemnąć. Ale niespokojne myśli i biżuteria na łóżku sprawiają, że to trudne. Chce po prostu zanurzyć się w swoich słodkich snach, gdzie jest z Kenem. Ale wszechświat wydaje się być temu przeciwny. Nie może spać. A zrzędliwa współlokatorka jeszcze krzyczy. Też cierpi na bałagan Barbie. Czas posprzątać i zrobić coś z tą całą biżuterią. Barbie zawsze była bardzo kreatywna. Wcześniej miała jeszcze większe kłopoty. Organizator z jednorożcem rozwiąże ten problem. Od teraz przechowuje tu całą biżuterię. Listonosz przyniósł paczkę dla Barbie. To musi być kolejna fanka oferująca rękę i serce urodzie. Bardzo oryginalne. Dalej, przestań wnosić te wszystkie rzeczy do pokoju. Mogą zrobić z tego coś pożytecznego, a przynajmniej stolik. Barbie spodobały się pomysły jej współlokatorki. W rzeczywistości jest to model płaskiej ziemi, w rękach tajnych księży rządu świata. Barbie dba o siebie przez cały dzień i nie robi nic, aby udekorować pokój. Missy też chce spojrzeć w lustro, ale wciąż jest zajęte. Barbie uprzejmie zaoferowała jej kolejne lustro. Należało do calineczki, ale po złej operacji plastycznej nie może na siebie patrzeć. Inni też nie mogą na nią patrzeć. Za jego pomocą nie da się nałożyć makijażu. Kissy będzie musiała je powiększyć. Przypomniała sobie, jak za pomocą wałka do ciasta zrobiła wielki bochenek z jednego kawałka chleba. Teraz ma lustro jeszcze większe niż u Barbie. Blondynka musi być najlepsza we wszystkim. Więc przyjęła to jako wyzwanie. Technologia jest jasna, ale nie działa. Będzie musiała zawrzeć umowę ze swoją współlokatorką. Barbie jest bardzo popularna na Instagramie. Jej selfie zawsze zdobywają tysiące lajków. Sytuacja Missy jest inna. Jest naprawdę smutna. Postanowiła spróbować TikToka. Może na Insta po prostu jej nie doceniają. 12 lat tańca nie mogło pójść na marne. A jednak. Barbie jest pewna, że poradzi sobie lepiej. Jej ojciec jest tancerzem ulicznym z lat 80. To już zamienia się w bitwę. I byłoby dobrze, ale Wi-Fi padło. To katastrofa. Muszą zrestartować router, ale tylko kilka dziewczyn na świecie wie, jak to zrobić. Michelle Obama jest jedną z nich.
Potrzebują twojej pomocy. Polub ten filmik i zacznie działać. Teraz Barbie przez cały dzień zajmuje lustro Missy. Taka ilość makijażu wystarczyłaby na całą Minnesotę. Współlokatorka nawet się przestraszyła. Myślała, że ciężarówka z kosmetykami uderzyła w twarz Barbie. Chciała tylko ozdobić poduszkę brokatem. Mają wystarczająco dużo brokatu na wszystkie poduszki. Istnieją bardziej humanitarne sposoby dekorowania. Jak miłość. Lalki lubią jabłka, ale nie lubią dentystów. Wyciągają ceny z kapelusza i robią ludziom krzywdę. Ale Missy nigdy wcześniej nie czuła takiego bólu. Będzie musiała odwiedzić dentystę. To właśnie nazywa się hollywoodzki uśmiech. Zęby z papieru nie są dobre. Potrwają tylko do pierwszego łyka coli. Missy cierpi. Huggy znowu z nią zerwał. Jest taki niestabilny. Ma nową dziewczynę. Oprę Wilfred. Co on w niej widzi? Barbie postanowiła zadzwonić do swojego chłopaka, żeby jeszcze bardziej zdenerwować współlokatorkę. Ale zauważyła obok Kena inną lalkę. Więc jej chłopak znalazł nową zabawkę? Teraz ma przynajmniej coś wspólnego z Missy. Ich chłopaki są źli. Płakały, zjadły, czas posprzątać. To kolejny sposób na zastąpienie smutku. Pozbądź się bałaganu w swoim pokoju, skoro nie możesz pozbyć się go w życiu. Missy już tak wiele zrobiła, gdy Barbie składa bluzę. To niesprawiedliwe. Chyba udaje, że sprząta, bo wcale nie sprząta. Wow, bluza wróciła do swojej poprzedniej postaci. To magia i powinny z niej korzystać. Na przykład, żeby zdobyć więcej smakołyków. Dziewczynom spodobał się ten rodzaj magii. To lepsze niż sprzątanie. Najważniejsze, żeby tego nie nadużywać. Dziewczyny są już pełne. Teraz nie wiedzą, jak to zatrzymać. Barbie zaprosiła artystkę, aby umieściła jej doskonałość na płótnie. O, wygląda na to, że Missy zakochała się w artyście. Może narysuje ją jako jedną ze swoich francuskich kobiet. Barbie nie podoba się, że jej współlokatorka rozprasza mistrza. Płaci mu za godziny. I wyraźnie nie potrzebuje rad Missy. Missy postanowiła nawet dodać coś do obrazu. Barbie jest niespokojna. Wygląda na to, że praca została wykonana. Nie mogę doczekać się wyniku. Nie za to Barbie zapłaciła. Co za oszust w berecie. Missy nie może spać. Barbie zaczęła słuchać norweskiego black metalu, gdy Ken z nią zerwał. To nie jest dla wszystkich. Missy udaje, że idzie na imprezę. Zna słabości blondynki. Barbie nie może przegapić imprezy. Może tam spotkać nowego chłopaka. Albo może zrobić zdjęcie na storiesy na Insta. Ken zobaczy, co stracił i jaka jest bez niego szczęśliwa. Ale Missy ją ignoruje. I ją to wkurza. Jej plan działa. Teraz zrobi fałszywe zaproszenie z fałszywym adresem. Och, co za naiwna blondynka. Ale teraz może się zrelaksować i wreszcie zasnąć. Barbie wróciła rano do domu. Wygląda na to, że naprawdę poszła na imprezę. Fałszywy adres okazał się prawdziwy. Missy nie powinna była oszukiwać swojej przyjaciółki. Teraz będzie spać przez cały dzień. To właśnie planowała zrobić Barbie. Ale Missy tak głośno chrapie. Ryczy jak lew. Łóżko się trzęsie, jakby to było trzęsienie ziemi. Barbie potrzebuje ekstremalnych środków. Zamontuje tłumik na tym silniku. Od razu lepiej. Ale zanim zamknęła oczy, usłyszała, że tłumik nie działa. Powietrze w ustach Missy jest silniejsze niż w tunelu aerodynamicznym. Barbie potrzebuje innych opcji, aby rozwiązać ten problem. Nie miała nadziei, gdy nagle znalazła rozwiązanie. Cały czas było pod jej nosem. Jej współlokatorki. Teraz Barbie jest odizolowana od hałasu i może spać spokojnie. Missy chciała wydać swoje ostatnie 25 centów. Ale słoik nie chce ich oddać. Może nie lubi lekkomyślnych wydatków. A Missy myśli, że słoik nie powie jej, jak wydawać pieniądze. Może Barbie jej pomoże. Blondynka zrobi wszystko. Missy zemdlała ze strachu. Problem nie zniknął. Barbie zawsze chętnie pomaga, ale jest inny sposób. Odetnie współlokatorce rękę? Osoby o słabym sercu prosimy odejść od ekranu. Kiedy Missy się obudziła, słoik zniknął, a ręka wciąż była na swoim miejscu. Och, to nie ta ręka. Kissy już gotuje się ze złości. Barbie poszła na zakupy. Ma z tym problem, ale pracuje nad tym ze swoim terapeutą. Nikt jeszcze od tego nie umarł.
Missy będzie pierwsza. Ubrania jej współlokatorki wypełniają pokój. Jest jak wyspa śmieci, a pytanie brzmi, czyje to jest? Missy zrobiła specjalne pudełka na wszystkie te markowe łachy. Każda rzecz powinna mieć swoje miejsce. Kilka rzutów za 3 punkty i gotowe. A Barbie naprawdę urosła. To chyba gluten i GMO. Missy założyła buty swojej mamy, aby utrzeć nosa współlokatorce. Barbie zawsze przyciąga uwagę. Okazało się, że ma asa w rękawie, a raczej w podeszwie. I współlokatorka poszła dalej, to znaczy wyżej. Ale jak mówią, im wyżej lecisz, tym mocniej spadasz. Barbie robi medytację zgodnie z harmonogramem. I wreszcie spokój, na który czekała. Jej głupia współlokatorka myślała, że pokój się pali. Boi się płomieni. Huggy Wuggy kiedyś stracił swoje miękkie futerko w pożarze lasu. Missy nie pozwoli, aby ogień zabrał włosy jej przyjaciółce. Tak, tak naprawdę nie wie, jak ugasić ogień. Ale widziała w filmie, jak to robią gaśnicą. Barbie wróciła na ten czas do swojego ciała i powstrzymała panikę. Współlokatorka wyraźnie musi się ochłodzić. Filiżanka kakao i trochę antydepresantów załatwi sprawę. Mela wróciła do domu ze szkoły i nie mogła uwierzyć własnym oczom. Cały dom jest zniszczony. Wiedziała, że nie mogła zostawić tych lalek samych. Tata spędził cały dzień wpatrując się w krzyżówki w gazecie. Nie napisał ani jednego słowa. Ma kryzys wieku średniego. Ale wie, jak ożywić swoją córkę. Trzymał tę lalkę na urodziny Meli, ale sytuacja wymagała ekstremalnych środków. Jeśli to nie wystarczy, będzie musiał dać jej świąteczny prezent. O, nie to chciał teraz zrobić. Mela jest pewna, że lalki potrzebują domu. Nie chcę, żeby były bezdomne. Tata dał z siebie wszystko. Czy da się zmienić kujonkę w imprezowiczkę? E-girl i soft girl już działają. To będzie trudne. Sky ma urodziny i odrabia lekcje? Co za nudziara. Musimy ją uratować. Hej, nauko! Zostaw naszą Sky w spokoju. Ruby i Kat są w pracy. Nawet się nie zaczęło, a te dziewczyny porozrzucały konfetti po całym pokoju. Sky nie może się bawić, dopóki nie będzie czysto. To mus! Ruby nie może urządzić przyjęcia urodzinowego bez stołu. Kat nie podoba się ten brzydki różowy stół. Czy to nie jest zbyt proste? Zaprosiła nawet swoje zabawki. Kat myśli, że Ruby utknęła mentalnie na poziomie 5 lat. Ty i stół lepiej dorośnijcie. Teraz stół bardziej podoba się Kat. Ruby nie, ale może to naprawić. A może kompromis? To zaczyna wyglądać jak impreza. Balony nadają klimat. Hej Kat, co robisz? Co za niegrzeczność. To ma trzymać balony, żeby nie odleciały z powrotem na swoje rodzinne planety. Balony nie są kosmitami. A co z prezentami urodzinowymi? Wybierzmy je. Dziewczyny po prostu nie mogą się dogadać. Znowu będą się kłócić. Pomóż im wybrać prezent urodzinowy. Potrzebują twojego wkładu. Skomentuj swój głos poniżej. Ruby wciąż próbuje zawładnąć pokojem i swoją słodyczą. To zaczyna działać Kat na nerwy. Nie chcę pozwolić Ruby wygrać. Sprawmy, aby to miejsce było fajne i ostre. Załóż kilka łańcuchów na ścianę, żeby powstrzymać ją przed ucieczką. Kat posunęła się trochę za daleko i przykuła solenizantkę łańcuchem. Sky też chce uciec. To już przesada. Przykuły ją w urodziny? Ale wtopa. Kolczasta kula disco? Atmosfera jest spoko, ale niech zrobi się niebezpiecznie. Podkręćcie muzykę. A teraz zaszalejemy. Sky uczy się tańczyć. Jest całkiem utalentowana. Ruby nie podoba się ta agresywna muzyka. A te kolce wyglądają niebezpiecznie. Zrobiłam miękkie kaski dla bezpieczeństwa wszystkich. Wszyscy kochają jednorożce. Cóż, skoro się dobrze bawicie? Trampolina na imprezie to świetny pomysł. Możesz patrzeć na każdego z góry, potem z dołu, potem z góry.
trampoliny są niesamowite. Kat udaje, że gra na scenie niesamowite gitarowe solo dla wszystkich. Robi udaje, że podskakuje na różowych chmurkach z gumowatymi misiami i motylami. Jest i salenizantka. Czy zrobi sobie przerwę w nauce? Wstrząśnijmy jej światem na trampolinie. Uwolnij część tej wiedzy. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiła. Oto pierwszy prezent Sky. Pistolet do rzutek? Czy to była sugestia widzów? Kat uważa, że to idealny prezent. Chcesz robić zdjęcia swoim byłym? Daj mi im lekcję. Chodź, kochana, pokaż im, kto tu rządzi. Ups, dlaczego są tu zdjęcia gości? Duncan po prostu przyszedł za wcześnie. To jego wina. Ale przynajmniej przyniósł prezent, więc będziemy musiały dać mu kawałek tortu. Ruby kupiła różową huśtawkę, żeby poczuć się jak prawdziwy anioł. I znalazła na to idealne miejsce. Sky, jesteś gotowa ją przetestować? Uwolnij swoje wewnętrzne dziecko, bawiąc się na huśtawkach. Dalej, do góry! Sky nawet nie wie, jak to zrobić. Będzie potrzebowała pomocy. Ale wybrała niewłaściwą pomocniczkę. Kat jest zbyt zajęta rozmową z chłopakiem i przypadkowo wysłała Sky w kosmos. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. O, tam jest! Sky po prostu się znudziła i poszła po drinki. Na szczęście! Ruby zapełniła stół jedzeniem. Wszystko wygląda pysznie. Sky to się podoba, ale Kat nie. Ma własne pomysły na catering. Sky chciałaby spróbować gazowanego picia. Kat ma lepszy pomysł. Po co wlewać napoje do kubków, skoro możesz po prostu podzielić się butelką, jak prawdziwe przyjaciółki. Sky podobają się te długie słomki, ale z jakiegoś powodu nie działają. Czy teraz widzicie powód? Ruby nie chce się dzielić. O, wypiła wszystko. Przyniosła popcorn na przeprosinę. Ale nadal potrzebujemy napojów. Ruby ma pomysł, jak to naprawić. Po prostu dodaj skittlesy dla smaku i koloru. Spróbuj. Sky to smakuje, ale Kat tego nienawidzi. Wystarczy tych tęczowych śmieci na cały dzień. Wszystkim innym się podoba. Kat przyrządziła popcorn za pomocą miotacza ognia. Jasne, spalił się, ale to było niesamowite. Wypróbuj popisowe danie, Kat. To wszystko jest twoje. Ruby uwielbia słodycze, szczególnie pieczone pianki. Dlatego mają grilla. Ale dziewczyny zapomniały o ochronie przeciwpożarowej. Sky chce im przypomnieć, że nie powinny palić otwartego ognia w zamkniętych pomieszczeniach. Dobrze wie, co robić. Musimy ugasić pożar tam, gdzie się zaczął. Użyjemy bitej śmietany. Tata Sky jest strażakiem. Kiedyś zgasił taki tort urodzinowy. Dziewczyny są właściwie całkiem zadowolone z tego powodu. To pyszne połączenie. Ruby ustawia fotoprzestrzeń. Sky chce zrobić zdjęcie jako myszka mini. A Kat musi uważać na sznurki i łańcuszki. To może być niebezpieczne. Myszka mini wygląda hardkorowo. Kat to się podoba. Czy zrobiła to celowo? Kolejnym zadaniem Kat jest dekoracja filiżanek. Wow, wygląda na podekscytowaną. Oto pomysł. Nity z wykałaczek? Ruby i Sky nie będą z tego powodu zadowolone. Po pierwsze, skończyły im się wykałaczki. Po drugie, jak mamy to utrzymać? Możemy to naprawić. I po trzecie, teraz kubki ciekną. Ruby może to naprawić za pomocą bandaży. Teraz wszystkie kubki są lepsze. I można ich nawet ponownie użyć. Zróbmy imprezowe czapki. Sky i Ruby tworzą świetny zespół. Teraz wyglądają jak księżniczki. Kat tego nie założy. Nie podoba im się jej podejście. Dlaczego ona jest taką marudą? Kat trochę zmieniła kapelusz, a teraz się bawi. Kat uważa, że przyjęcie urodzinowe to najlepsza okazja do zrobienia sobie nowego tatuażu. Sky jest teraz dorosła i nigdy nie robiła czegoś takiego. Ale Kat popełniła błąd.
Sky ma właściwie tylko 14 lat. Możemy to naprawić. Albo nie możemy. A kogo to obchodzi? Sky nigdy nie zapomni tej imprezy urodzinowej. Ruby używa różowych plasterków, aby pomóc jej skórze. Kat używa czarnych. Sky wolałaby skorzystać z książki, ale jej przyjaciółki jej na to nie pozwalają. Stworzyły specjalne łatki dla ich ulubionej kujonki. Teraz wszyscy są szczęśliwi. Dziewczyny użyją koła fortuny, aby wybrać makijaż dla Sky. Może to zły pomysł? Ale to jedyny sposób, aby powstrzymać Ruby i Kat od kłótni. Koło to wybierze. Strzała i tak zatrzymała się na środku. Będziemy musiały iść na kompromis. I nikogo nie obchodzi opinia Sky. Jest dla nich tylko czystym płótnem. To jest ich kompromis. To takie wredne. Ale mają niesamowity tort dla Sky. Będzie zszokowana, gdy z powrotem założy okulary. I tak jest. Bardzo szybko im wybaczyła. Dobra, teraz spróbuj. Sky nie pozwoli nikomu dobrze się bawić. Musi zmierzyć każdą sztukę, aby każdy dostał taką samą ilość. Zajęło to wieczność. To zabawne. Pewnego dnia spojrzą na to wstecz i będą się śmiać. Co znalazła Ruby? Sekretny pokój w szafie? Pośrednik o tym nie wspominał. Ruby wygląda, jakby właśnie coś wymyśliła. To nie może się dobrze skończyć. Wciągnęła nawet swoją siostrę w swój plan. O, Summer służąca tu jest. Położy temu kres. Ale tylko wzięły ją na zakładniczkę. Tata postąpił słusznie, nie pozwalając im wychodzić. Teraz zamierzają urządzić własne pijama party. I przejdzie do historii. Impreza ma bardzo specyficzny dress code. Ruby będzie miała na sobie szlafrok z Hiltona. Mela kupiła swoje piżamy w Paryżu, kiedy była w Disneylandzie. Ulubiona letnia piżama to jej jedyna sukienka. Jest taka spłukana. Będzie musiała być kreatywna. Hej, wyszło całkiem nieźle. Ruby i Mela kochają, jak różne są wszystkie ich piżamy. Ruby jest starsza, więc odpowiada za planowanie imprezy. Skąd wzięła maszynę dymną? To może być niebezpieczne. Chwila, nie! To naprawdę super zabawa! To zaczyna wyglądać jak prawdziwa impreza. O-o, dym zaczyna wypełniać całe mieszkanie. Czy czujniki dymu zadziałają, zanim tata zwariuje? Na ratunek przybywa straż pożarna. Jesteście teraz bezpieczne. To było szybkie. Dziewczyny za mocno zaszalały. Muszą wyluzować. Ich piżamowa impreza właśnie zamieniła się w imprezę z pianą. Co jest lepszego niż to? Dziewczyny to dziewczyny. Małe awanturniczki próbują się wymknąć. Na pewno zostaną przyłapane. Jeśli tata dowie się, co zrobiły, będą miały przechlapane. Co? Nie! Nie dotykaj jego okularów. Po co ci one? Świetna robota, Summer. Jesteś bardzo przekonująca. To tata. Już po nich. Na pewno coś usłyszał. Gdzie mogą się ukrywać? Skomentuj poniżej, jeśli zauważyłeś, gdzie poszły dziewczyny. A wtedy na pewno będą miały kłopoty. Kto boi się ciemności? Ruby jest świetna w opowiadaniu przerażających historii. Dawno, dawno temu byłam na paznokciach. Spędziłam 2,5 godziny w salonie. Potem kosmetyczka skończyła i sięgnęłam do torebki po portfel. Ale spojrzałam na swoją rękę i zobaczyłam, że mój paznogieć się złamał aż do skórki. Krzyczałam tak głośno, że wybiłam wszystkie okna w promieniu 2 ulic. Summer nie jest pod wrażeniem. Wiecznie ma połamane paznokcie. Impreza bez jedzenia to nuda. Summer może tu pomóc. Przygotowywała się do tego przez całe życie. Ruby uważa, że to bardzo staroświecka moda. Silne, niezależne kobiety zamawiają pizzę. Mogą otrzymać dostawę prosto do drzwi wejściowych. To spory napiwek. To miejsce dostarcza nawet do but dla psów. Pizza jest pyszna i nie wymaga gotowania. Summer nigdy wcześniej jej nie próbowała. Oto przerażająca historia Summer. Pewnego razu poszłam do szkoły i wszyscy się ze mnie śmiali. Spojrzałam w dół. Byłam w piżamie, a papier toaletowy przykleił mi się do buta. Próbowałam go zerwać, ale jeszcze bardziej się zaplątałam.
Historia jest tak przerażająca, że nawet nie potrzebujesz okularów 7D, żeby ci się podobało. Zobacz, nie walczą czysto. Komuś zaraz stanie się krzywda. Tata odetnie im kieszonkowe. Co? Walczą pieniędzmi? Niewiarygodne. Biją się pieniędzmi. Niegroźna zabawa zamieniła się w prawdziwą bitwę. Summer łatwo znokautowała je obie. Teraz nie ma z kim się bawić. Biała flaga! Poddajemy się! Oglądanie horroru było złym pomysłem. Ostatnim razem Melanie spała przez miesiąc. Tym razem powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo. Wciąż próbuje się wyspać. Jest tu najmłodsza. Musimy ją chronić. Czy to horror? To tylko nagranie z kamery, kiedy Summer sprząta. Czy to jest przerażające? Ruby jest przerażona. Sprzątanie! Horrory sprawiły, że Ruby zgłodniała. Potrzebuje sposobu na zdobycie jedzenia bez wychodzenia z sekretnego pokoju. Odkurzacz? Powinna po prostu odkurzyć dom. Wtedy tata dałby jedzenie. Ale nie, to byłoby zbyt łatwe. Ten pomysł jest od początku skazany na porażkę. Czy próbują przyciągnąć całą lodówkę? To szaleństwo! To był spory wysiłek. Ale teraz mają tyle jedzenia. To był dobry pomysł. I pyszny! Ruby ma tyle fajnych kosmetyków. Summer nie wyobraża sobie życia w ten sposób. Ona też prosi o coś, czego mogłaby użyć. Summer widziała tę przeciwstarzeniową maseczkę tylko na billboardzie. A teraz jest na jej twarzy. Nigdy nie czuła się tak bogata. Efekt jest niesamowity. Summer wygląda o 10 lat młodziej. To lekka przesada. Bardzo zabawne, Ruby. To filtr na TikToku. Summer znalazła trochę mąki, ale Ruby myślała, że to puder do twarzy. Ruby powinnaś się wstydzić. Nigdy wcześniej nie widziałaś mąki. Summer chce pokazać Ruby świat gotowania. Życie Ruby nigdy nie będzie takie samo. Teraz potrafi piec. Kolczykowe ciastka? Super! Ruby to kocha. Szuka czegoś w pośpiechu. Te pieczone kolczyki są niesamowite. A teraz są gotowe. Pachnie sukcesem. Kolejny piękny dzień nauki. Mela wygląda niesamowicie. Co się dzieje? Każdy ma taką samą sukienkę? W sklepie powiedzieli, że tylko ona i Katy Perry mają taką sukienkę. To kolejny koszmar. Ruby i Summer martwią się o nią. Wszystkie jej sukienki są tutaj. To był tylko sen. To był tylko sen. Summer nawet wygląda jak pokojówka. W jej kosmetyczce brakuje tylko badyli. Jej bogate dobre wróżki chcą zrobić jej metamorfozę. Nie jestem pewna, czy to wypali, ale lepsze to niż nic. Dziewczyny opracowują plan. Gdzieś na kimś to zrobi wrażenie. Summer nie może uwierzyć, jak dobrze wygląda. Ruby jest najstarsza. I już miała swój pierwszy pocałunek. Według niej. Może dlatego ten chłopak z jej letniego obozu nic nie mówi. Kto wie? Na razie możemy poćwiczyć na pomidorach. Pomidory są o wiele lepsze niż chłopcy. Może dlatego Summer nie ma chłopaka. Gorące kakao powinno powstrzymać koszmary Meli. Poza tym jest pyszne. Summer jest zmęczona. Ale nie idź spać. Bogate dziewczyny zrobią jej psikusa. Ach, klasyk. Wąs z bitej śmietany. Summer gotuje nawet we śnie. Mela przygotowała dla niej podły dowcip. Włożenie ręki do szklanki na pewno skończy się bałaganem. Ale pokojówka jest wierna samej sobie. Nawet we śnie. Odkurza i sprząta. Ostatni dowcip też nie wypalił. Co za nuda. Ona nigdy nie będzie się bawić. Niezbędne są kubki i piłeczka do ping-ponga. Ruby ma niesamowity cel, zgodnie z oczekiwaniami, więc zasługuje na nagrodę. Ten pierścionek kosztuje fortunę. Summer też chce się bawić. Jeśli wygra, będzie ustawiona na całe życie. Ona nie może tego zepsuć. Strzał w dziesiątkę. Jeden strzał. Idealnie. Dziewczyny nigdy wcześniej nie widziały takiej gry. Okazuje się, że bycie bogatym to ciężka praca. Koniec imprezy. Czas zmyć makijaż.
Summer nigdy nie widziała tak dziewczyn. Ja też nie. O, rany. Summer musi naprawić im twarze. To jest okropne. Ale tak jest lepiej. Nasze imprezowiczki od razu zasnęły. Mela i Ruby idą na prawdziwą imprezę. Pospieszcie się, dziewczyny. Ta noc naprawdę zbliżyła jej Summer do siebie. Będą się lepiej bawić jako trio. Ale muszą wybrać dla niej sukienkę. I mają z czego wybierać. Trzy dziewczyny idą na prawdziwą imprezę. Będą w centrum uwagi. Dziewczyny sprawiły, że Summer w niczym nie przypominała pokojówki. Ale tata wie, jak przywrócić wszystko do normy. Summer ma teraz przyjaciółki, które nigdy jej nie porzucą. Wspólne sprzątanie to świetna zabawa. Nie taka zabawa jak chodzenie na imprezy, ale przynajmniej teraz Ruby i Mela zawsze będą wspierać Summer.